Cześć kochani, dziś zapraszam Was na kolejną część cyklu Testuję Asiana i tym razem przygotowałam dla Was takie dwa produkty. Pierwszy z nich jest to Cosrx Make Me Lovely Cushion, czyli oczywiście produkt typu BB w gąbeczce, a drugi jest to Sweet Cotton Holika Holika, czyli puder matujący. Oczywiście powiem Wam o tych produktach troszeczkę na sam koniec, o takiej mojej opinii, ponieważ już ich używam od jakiegoś czasu, tak więc wiem jak się sprawdzają. I dodatkowo oczywiście zobaczycie, jak się sprawdzają w praktyce, tak więc zaczynamy! Zacznę oczywiście od wyrównania kolorytu skóry i do tego mam tutaj właśnie ten produkt. Jest to właściwie krem BB w formie cushion, czyli w formie gąbeczki. Ja z tego produktu korzystałam już kilkukrotnie, ale zamiast używać właśnie tej gąbeczki, która była dołączona do zestawu, używałam swojej gąbeczki Blendit. Tak więc przy pomocy takiej gąbki też można bez problemu aplikować właśnie wszelkie tego typu produkty. I myślę, że na potrzeby tej recenzji użyję tej gąbki, która była dołączona, ale część twarzy zrobię sobie też właśnie tą gąbeczką, której zwykle używam. Jak widzicie, kremik ma całkiem ładne krycie, ale powiem szczerze, że ta gąbeczka nie jest szczególnie wygodna, ponieważ ona ma takie dosyć ostre brzegi i po prostu zostawia gdzieniegdzie takie jakby paćki, wiecie o co chodzi, po prostu z rantu gdzieś tam się troszkę jakby produktu zbiera i gdzieś się tak zostawia w niektórych miejscach, dlatego ja teraz po prostu resztę makijażu dokończę sobie właśnie przy pomocy gąbeczki Blendit. Jak widzicie, produkt ten naprawdę bardzo ładnie wyrównał koloryt skóry, ale standardowo, jak to w przypadku właśnie koreańskich kremów BB i tego typu produktów bywa, jest to efekt błyszczący. Nie jest to absolutnie matowy efekt, matowe wykończenie, tylko właśnie takie delikatnie błyszczące, tak zwane chok-chok. Tak jakbyśmy właśnie mieli podkład zmieszany ze zwykłym kremem nawilżającym. To jest coś takiego. Jeżeli chodzi o mnie, to ja jednak pudruję. Tak, oczywiście. Staram się wprowadzać koreańską pielęgnację, ale nadal nie potrafię się obyć bez pudru matującego, dlatego postanowiłam użyć dzisiaj również koreańskiego produktu drugiego i jest to Sweet Cotton Holika Holika. Powiem Wam od razu, że naprawdę uwielbiam ten puder, chociaż się tego kompletnie nie spodziewałam. Na początku uznałam, kiedy go zobaczyłam, że co to w ogóle ma być, takie maleństwo? No wiecie, na zdjęciach w internecie wyglądał po prostu na normalny puder ryżowy, a kiedy go dostałam, ja go dostałam akurat w prezencie od koleżanki, to się okazało, że to jest takie maleństwo. I ja, wiecie, byłam w szoku i sobie myślę, nie, no za taką cenę na pewno więcej nie będę chciała do niego wrócić. Ale kiedy zaczęłam go używać, to się okazało, że naprawdę bardzo mi się spodobał i powiem Wam szczerze, nie wiem co on w sobie ma, może się nie powinnam do tego przyznawać, ale nie wiem czy to jest coś takiego właśnie jak standardowy puder ryżowy, czy on ma po prostu w składzie coś innego, ale jest bardziej właśnie taki jakby drobny, miałki w porównaniu właśnie do tych naszych pudrów ryżowych i naprawdę daje piękne wykończenie i zaraz zobaczycie jak wygląda. Teraz możecie zobaczyć, jaka jest ogromna różnica pomiędzy tą częścią twarzy, na której mam nałożony sam ten kremik, a pomiędzy tą drugą, którą właśnie zmatowiłam przy pomocy tego pudru. Naprawdę różnica jest ogromna i myślę, że będzie to dobrze widać nawet na nagraniu, ponieważ to naprawdę jest po prostu wow. Ta część właśnie zmatowiona tym pudrem jest idealnie matowa, to jest taki prawdziwy mat, naprawdę bardzo mi się podoba ten efekt. Jeżeli lubicie efekt matu, to ten puder naprawdę robi świetną robotę. Tak więc teraz wykończę sobie pudrem jeszcze drugą część twarzy i wykonturuję. Ok, cerę mamy już w 100% zmatowioną i teraz do konturowania użyję sobie oczywiście standardowo mojego bronzera Kobo.
Podsumowując, tak jak już wspominałam w trakcie, ten puder naprawdę uwielbiam i jest w tej chwili moim ulubieńcem. Niestety, on jest bardzo drogi, to mówię Wam od razu, bo ja nie chcę Was naciągać. On kosztuje około 60 zł i dlatego uważam, że jak na taką pojemność to jest po prostu dużo. Ale ja też nie używam go codziennie, tylko po prostu okazjonalnie, bo uważam, że naprawdę daje przepiękne wykończenie i naprawdę pudry ryżowe, nasze drogeryjne, uważam, że są po prostu słabsze i nie dają tak ładnego efektu właśnie jak ten puder. Dlatego uważam, że okazjonalnie naprawdę warto go mieć i sobie użyć, tak jak mogliście zobaczyć na tym filmie, naprawdę pięknie wykańcza makijaż. A jeżeli chodzi o ten produkt, to ogólnie też jestem z niego zadowolona, ale tutaj mam pewne ale i już Wam mówię, o co chodzi. Jak widzieliście, on jest lekko błyszczący, jeżeli właśnie go nałożymy, to daje nam taki efekt glow na skórze i oczywiście większości Europejek nie będzie to odpowiadało, tak więc trzeba go przypudrować. I jeżeli go jeszcze nie przypudrujecie, to też bardzo szybko lubi się wycierać, szczególnie w okolicy nosa oraz ust, po prostu schodzi, znika i go nie ma. Tak więc trzeba go koniecznie pudrować moim zdaniem, bo po prostu w innym wypadku trwałość jest słaba. Ale tak, jeżeli chodzi o trwałość, to w przypadku wykończenia go pudrem, trwałość jest naprawdę bardzo fajna i praktycznie potrafi mi zastąpić zwykły podkład. Używam go naprawdę już teraz też na wyjścia, ponieważ uważam, że po prostu bardzo ładnie wygląda na twarzy i daje naprawdę takie piękne wykończenie, równiutkie. Ja w ogóle coraz bardziej jestem zadowolona właśnie z tych wszystkich kremików BB, bo one naprawdę dają taką gładziutką cerę, po prostu ładniej cera w nich wygląda niż właśnie w większości takich zwykłych naszych podkładów. Tak więc ja coraz bardziej się do nich przekonuję i pomimo, że on się też lubi świecić, oczywiście szczególnie właśnie tutaj w strefie T, u mnie w ogóle na czole, ja nie wiem co chodzi, ale moje czoło jest jakieś dziwne i praktycznie po 2-3 godzinach już się świecę w tej okolicy. Na szczęście wystarczą mi bułki matujące i nie ma problemu, mogę dalej chodzić i nic się nie ściera, tak więc jest naprawdę fajnie, jeżeli właśnie sobie go przypudruję, to jestem z niego zadowolona i naprawdę z przyjemnością go używam, ale tak jak mówię, tylko przypudrowanego. Bez pudrowania nie ma opcji, żebym go nosiła i myślę, że większość z Was też by miała z tym problem. To już wszystko, co chciałam Wam dziś powiedzieć, więc zapraszam też na pozostałe filmiki z cyklu Testuję Asiana i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!